Cześć kochani, witajcie w podcaście Ciało na pierwszym planie. Moim dzisiejszym gościem jest Roma Szafarek, która uwielbia komunikować się przez dotyk. Od kilku lat pracuje z twarzą i z obszarem głowy. Masuje w technikach Kobido, Zoga Face Integration, masaż transbukalny, ajurwedyjski, masaż głowy oraz masaż brzucha. Dodatkowo łączy w pracy też wiedzę z akupresury, same trudne słowa, oraz aromaterapii. Jest autorką wideo warsztatów Self Kobido, współautorką e-booka dla masażystów Magic Book, prowadzi szkolenia z technik Kobido, face tapingu oraz dotyku. Organizuje szkolenia z palpacyjnej anatomii twarzy z doktorem Kowalskim. Współprowadzi warsztaty face i body, połączenie jogi z masażem twarzy. Prowadzi również swojego Instagrama, w którym przekazuje wiele fajnych, cennych rzeczy, wskazówek. Zaraża swoją pozytywną energią i chyba też miłością do tej twarzy, właśnie do takiego self-care, jeżeli chodzi o twarz. No i też prowadzi swoje miejsce we Wrocławiu, także jeżeli jesteście z okolic bądź nie, ale macie ochotę zagościć do Romy, to tutaj serdecznie zapraszamy. Ja cieszę się, Roma, że przyjęłaś moje zaproszenie. Witam Cię w moim podcaście. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak sobie posłuchałam o sobie i doszła jeszcze w międzyczasie osteopatia estetyczna, bym dodała. Okej, super, że się rozwijasz i tyle rzeczy robisz. Widać, że zdecydowanie jest to twoja pasja i idziesz w tym kierunku. Szkolisz, rozszerzasz swoje możliwości. Ja tutaj na wstępie moją tradycją chciałabym cię zapytać, co się wydarzyło, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Co doprowadziło Cię na taką ścieżkę zawodową, pełną tak naprawdę świadomości, pracy z ciałem, ale szczególnie właśnie z obszarem twarzy? Opowiedz nam o tym. Tak naprawdę to pragnienie duszy mnie doprowadziło do tego miejsca, jakkolwiek to brzmi banalnie, ale naprawdę pamiętam, że od zawsze jak ktoś mi się pytał, czym chcę się zajmować w życiu, to mówiłam kolokwialnie trochę, że chcę grzebać przy człowieku. Natomiast moja ścieżka takiej głównej edukacji, w sensie jakichś tam studiów, działań, poszła trochę w innym kierunku, były to jakieś tam wpływy trochę rodziców, przekierowania w inną stronę trochę i 17 lat zajmowałam się wizażem, więc jakby było to trochę przy człowieku, było to przy twarzy, ale w innej formie. A na skutek też tego, że od 20 roku życia, czyli prawie już 20 lat, jestem też na tak zwanej ścieżce rozwoju, czyli wszelki sposób pracuję też ze sobą, ze swoim ciałem, więc tej wiedzy, doświadczenia się bardzo dużo nazbierało. I przyszedł taki czas w życiu, że bardzo mocno mnie to wołało, że ja potrzebuję z tym ciałem pracować głębiej niż tylko tak na powierzchni poprzez makijaż. No i tak najpierw nieśmiało sięgnęłam temat masażu twarzy, myśląc, że to będzie taka rzecz bardziej dodatkowa. Natomiast już w trakcie kursu miałam naprawdę ogrom chętnych osób, które chciały przyjść do mnie na masaż i okazało się, że ten masaż w moim wydaniu, jak to klienci mówią, magia w moich rękach, spowodowała, że po prostu rozwinęło się to w tempie bardzo szybkim i bardzo szybko się okazało, że stawiam wszystko na jedną kartę i przebranżowiłam się tylko i wyłącznie właśnie na masaż, na pracę z ciałem, a zamknęłam jakby tą drugą część firmy, czyli wizażową. No i tak jestem tu, gdzie jestem. Cudownie. To trochę już tych twarzy widziałaś, trochę wymasowałaś, więc powiedz nam, co można z twarzy wyczytać? Wiem, że pewnie nie jest to odpowiedź na jedno zdanie, natomiast możesz go zinterpretować tak jak chcesz i zacznij od tego, co ci przyszło na myśl. Ogólnie jest taka niepisana zasada, że w ogóle nie tylko z twarzy, ale z całej postawy ciała są pierwsze 3 sekundy, gdzie możemy w ogóle coś wyczytać, bo później nakładamy maski i nawet jeśli przychodzimy na masaż, to
podajemy jakąś wersję siebie i też nie bez powodu właśnie mówimy, że na twarzy nosimy jakieś maski, ponieważ twarz potrafi zdradzić dużo, ale my nie zawsze chcemy, czy nie przy każdym chcemy te wszystkie rzeczy pokazywać i zdradzać. Natomiast z twarzy na pewno można wczytać ogólny nastrój człowieka w danym momencie, czy taki poziom energii życiowej. Na pewno każda z Was, czy każdy z Was ma takie doświadczenie, że ktoś mówi: o, dzisiaj coś gorzej wyglądasz, a dzisiaj jakoś tak tryskasz energią, a nie dotyczy to zawsze jakoś, nie wiem, właśnie makijażu, ubioru, tylko jest to taka nasza energia wokół nas. No twarz wyraża wszystkie nasze emocje, mięśnie mimiczne tutaj mogłyby nas dobrze zdradzać, ale właśnie poprzez różne jakieś, nie wiem, traumy, doświadczenia, jakieś takie blokady społeczne, kulturowe, wymagania, no nakładamy właśnie maskę, że nie zawsze zdradzamy te nasze emocje, przez to zamrożone jakieś emocje, na przykład niewyrażona złość, może jakby na dłużej zagościć na naszej twarzy, na przykład objawić się w postaci lwiej zmarszczki, ale nie tylko, to jest takie uproszczenie. Więc możemy mieć jakieś wskazówki, też możemy właśnie trochę korzystając z wiedzy z medycyny estetycznej, nie estetycznej, przepraszam, tylko medycyny chińskiej, możemy na przykład w dany obszar twarzy jest gdzieś tam właśnie połączony z jakimś narządem, możemy mieć jakieś podejrzenia, sugestie, możemy wyczytać, czy ktoś pije wodę, czy nie, jaką ma jakość snu, czy też właśnie jakby co się dzieje na cerze, czy są jakieś przebarwienia, czy wypryski, też może to świadczyć o kondycji danego narządu, czy ogólnej kondycji naszego organizmu. Natomiast są to takie punkciki, wskazówki, ponieważ całe ciało jest ze sobą połączone i jak ja to nazywam, trzeba łączyć różne kropki, to mogą być różne rzeczy z różnych stron idące. Na pewno nie jesteśmy w stanie jakby postawić jasnej diagnozy. Od tego ogólnie jest medycyna akademicka, ale możemy właśnie wyczuć jakiś taki klimat, nastrój danej osoby. Okej, okay, no wspomniałaś, że to medycyna estetyczna. No w sumie medycyna chińska i ogólnie te rytuały, czy takie właśnie, czy kobido, czy inne masaże, no trochę działają jak taka nowoczesna i tradycyjna, jednocześnie starodawna, ale jednak naturalna medycyna estetyczna, więc myślę, że można to tak nazwać. Tak sobie myślę o tym wszystkim, bo powiedziałaś o tym, że zakładamy maski, to prawda. Aczkolwiek zdarza mi się, naprawdę, mimo wszystko, bo jak każdy potrafi te maski założyć, nie zawsze może kontrolowanie, aczkolwiek staram się jednak nie pokazywać, tak jak powiedziałaś, temu, komu nie chcę, że coś tam jest nie tak. A zdarza mi się, że ludzie jednak mimo wszystko to widzą. Tak jak powiedziałaś, że zauważają, a wydawałoby się, że założyłam odpowiednią maskę i że jest okej. Okay. Jakby mimo wszystko wtedy ludzie i tak przychodzą i mówią, coś dzisiaj jest z tobą nie tak. Więc dla mnie to jest niesamowite, bo mimo wszystko staram się utrzymać tą maskę, a jednak to widać. Moja mama zawsze mówiła, że po oczach widać od razu, czy jest dobrze, czy źle. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz i jak to tak naprawdę jest z tymi maskami, skoro i tak, mimo tego, że ją założymy, to ktoś może nas rozpoznać. O, temat masek myślę, że jest bardziej skomplikowany i dotyczy bardziej naszej psychiki i myślę, że maski są po prostu taką formą, taki mechanizm autoobronny, że trochę dla naszej psychiki chcemy nałożyć maskę, że właśnie nie chcemy okazać, że czegoś się boimy albo się na coś złościmy. No i tutaj by trzeba sobie indywidualnie zadać pytanie, dlaczego tego nie chcę pokazać, dlaczego to czuję, co mi to robi, o czym to jest i tak dalej. Często jest też tak, że na przykład osoby, które nawet nieświadomie odczuwają silny lęk na zewnątrz, są osobami bardzo odważnymi, które podejmują odważne decyzje i wydaje nam się, że są takimi przecinakami w życiu, że tak powiem. Natomiast może się okazać, nie musi, ale może, że na przykład ta osoba ma bardzo wyparty lęk w sobie. Czy na przykład osoby, ktoś się może czuć w środku smutny i to też jest pytanie, czy ma to uświadomione, czy nie, ale może nakładać maskę osoby wiecznie uśmiechniętej. Jakby stąd też na przykład temat depresji, że często jest tak, Boże, ona zawsze taka uśmiechnięta, taka zaradna, taka działająca, a tu nagle rozsypuje się na milion kawałków. No to właśnie depresja między innymi się też mówi, że jest to choroba osób właśnie silnych, bo tak długo trzymały maskę, trzymały jakiś fason, a w środku czuły się zupełnie inaczej. I teraz jest tak, że kiedy się pracuje świadomie z ciałem i ma się też doświadczenie ze swojego życia i ogólnie pracy z ludźmi, to jest tak, że mi ktoś może mówić, że
Nie, ja się czuję w ogóle niezestresowana, w ogóle w życiu jakby mam life balance i tak dalej, ale można wyczuć, że nie do końca może być to prawda, albo ciało powie prawdę po dotknięciu, jak jest naprawdę. Natomiast no, trzeba jakby każdemu zostawić ten temat do własnego zaopiekowania się. Na zasadzie, jak ktoś przychodzi do mnie na masaż, to nie przychodzi na psychoterapię, więc nie powiem mu, proszę mi tu nie ściemniać, że pani jest szczęśliwa, bo ja widzę po oczach, że nie. Tylko po prostu, jakby no, trzeba być tutaj trochę też dyplomatycznym, trzymać jakby taką bezpieczną przestrzeń dla klienta, że on chce mi powiedzieć to, co chce mi powiedzieć. I ja muszę uszanować jakby to miejsce, ten punkt, tą granicę i nie przychodzi tutaj w celu, że będziemy się jakby debatować na temat tych masek. Jakby maski też mają jakąś swoją funkcję dla nas ochronną i warto być zawsze świadomym, czy je zakładamy, czy nie i po co. Gorzej, jak to jest nieuświadomione, no to wtedy trochę to bardziej może rządzić naszym życiem. Natomiast trzeba też jakby no, w pracy z drugim człowiekiem okazać niesamowitą taką szacunek i pokorę do drugiego człowieka, że ja goszczę w życiu danej osoby na kilka minut, czy tam kilkanaście minut i może mi się coś wydawać o niej, ale ja nie znam całej historii i jakby nie mam prawa tutaj nic wnioskować, nic narzucać, mogę coś podpowiedzieć, mogę coś zasugerować, mogę o czymś porozmawiać, ale no, ta pokora i szacunek myślę, że w pracy masażowej, czy w ogóle takiej pracy z drugim człowiekiem, z ciałem jest niesamowicie ważna. Pięknie o tym mówisz, naprawdę z takim szacunkiem do drugiej osoby i czuć od ciebie to, że właśnie nie wchodzisz z butami w czyjeś życie, mimo tego, że mogłabyś, bo masz wiedzę. Więc to jest piękne, bo to jest naprawdę taki wysoki poziom uważności do tej drugiej osoby. Czyli jednak coś w oczach jest, bo też o tym wspomniałaś, że po oczach widać, więc jakaś w tym prawda jest. Są też tacy ludzie, którzy, zazwyczaj kobiety, no nie czarujmy się, jednak kobiety się malują częściej i niejednokrotnie mi się zdarzyło, że spotkałam gdzieś jakąś kobietę, na przykład bez makijażu i wszyscy właśnie, a ty chora jesteś, czy coś się stało? A ona, nie, po prostu się nie pomalowałam, ja tak wyglądam i w ogóle, a tu wory pod oczami i tak dalej. No i po tej twarzy widać, że jednak coś jest nie tak, wiesz, niby się starzejemy i tak dalej, i różnie się dzieje, natomiast po tej twarzy faktycznie widać, że mimo wszystko, no to nie jest tylko kwestia, że nie masz makijażu, bo przecież możesz ładnie wyglądać bez tego makijażu i to chyba wypływa z czegoś więcej, nie? Czy właśnie twarz może nam się zmieniać pod wpływem doświadczeń życiowych, jakichś właśnie chorób? Czy możemy stawać się brzydsi albo ładniejsi w perspektywie jakichś konkretnych wydarzeń? Na przykład, nie wiem, po stracie kogoś bliskiego, twarz zaczyna nam się starzeć, wyglądamy naprawdę gorzej, zmarszczki są pogłębione, i w drugą stronę, na przykład, zakochujemy się i nagle widać, że ta twarz aż promienieje. Co ty na to? Jak najbardziej na naszej twarzy możemy zobaczyć różne doświadczenia życiowe czy choroby. Ja bym się trochę tu uczepiła słowa ładne, brzydkie, bo jest to pojęcie bardzo względne, co dla nas jest ładne, a co jest brzydkie. Na Tak, pewno tak. wynika to ogólnie, to jak wyglądamy, wynika z akceptacji samego siebie i takiego ukochania siebie, na zasadzie ukochania zmarszczki, czy siwych włosów, czy jakichś przebarwień, bo tak naprawdę jeśli my się na tym nie skupiamy, na zasadzie sobie myślę rano, okej, tak wyglądam, to rozprowadzamy taką energię akceptacji, jakby takiej witalności naturalnej. I wtedy świat zewnętrzny też nas tak widzi i mówi, o, ale fajnie dzisiaj wyglądasz na przykład. A kiedy my coś tak, właśnie to jest takie śmieszne na przekór, że im bardziej próbujemy coś zakamuflować, coś schować, to tym bardziej mam wrażenie, że czasami to widać, bo to jest takie, jak się śmieje, taka niewidoczna nalepka na czole. Tak, mam pryszcza na brodzie. Więc czasami lepiej powiedzieć, tak, mam pryszcza na brodzie, trudno, nie mam nad tym kontroli, aniżeli jakoś tam próbować go kamuflować i chować. Natomiast co do takich też dużych przeżyć, jak jakaś choroba,
czy właśnie takie wydarzenia z naszego życia, no to można nawet osiwieć czy wyłysieć w jedną noc pod wpływem silnego stresu, także jak najbardziej wszystkie wydarzenia naszego życia mogą się odbić na naszej twarzy. Może być tak, że przejściowo będziemy czuli się ze sobą gorzej, będziemy się czuli brzydcy, bo tak na przykład po chorobie jesteśmy wycieńczeni i musimy się zregenerować, ale są to stany przejściowe, więc zawsze możemy dążyć do tego, żeby na tyle prowadzić taki zdrowy tryb życia, właśnie żeby tam była i regeneracja, i zadbanie o jakiś sen, o nawodnienie, o ruch, że możemy tą taką energię witalną, życiową w sobie podnieść i żeby po prostu też popracować nad akceptacją samego siebie i to jest taki najlepszy eliksir młodości, który będzie bił z naszej twarzy i będzie jakby tak no też zarażał pozytywną energią wokół innych. No niesamowite. To jest niesamowite, jak powiedziałaś, że można było siedzieć w jedną noc, to aż tak zrobiłam, bo mówię, wow, no to jest naprawdę tu, wiesz, jakby duża różnica stracić wszystkie włosy, ale no tutaj też jakby w podcaście o tym rozmawiamy, że to ciało dużo pokazuje w życiu to, co się dzieje w środku, to na zewnątrz można fajnie różne rzeczy odczytać. No i tutaj tak myślę o tym a propos właśnie chorób, bo gdzieś tam kiedyś natknęłam się na jakąś grafikę, w której widziałam, że na przykład doły, takie cienie pod oczami, to jest choroba nerek. I teraz właśnie pytanie, czy my idziemy w tym kierunku i czy to jest takie bardziej, wiesz, wróżenie z fusów, czy osoby na przykład właśnie zagłębione w jakąś medycynę chińską, czy z innych jakichś technik takich bardziej zagłębiających w ciało, mogą odczytać to, co nam choruje z twarzy, czy to jest tylko taka jakaś mała wskazówka, albo już nawet w ogóle nie jest wskazówką. Ogólnie tak, jest głównie z medycyny właśnie chińskiej, jest jakby twarz podzielona na różne obszary, gdzie dany obszar twarzy jest gdzieś tam połączony, odpowiada danemu narządowi w naszym ciele. Mamy też meridiany, czyli to są takie kanały energetyczne, które biegną przez nasze ciało, wychodzą właśnie z danego narządu i rozprowadzają się jakby po całym ciele i na linii tych meridianów mamy te punkty do akupunktury czy do akupresury, bo jest to po prostu tylko inna forma stymulacji tych punktów. Natomiast co do diagnozowania, to absolutnie nie można powiedzieć tak, że jak ktoś ma sińce pod oczami, to ma chore nerki. To jest zdecydowanie zbyt duże uproszczenie. I w ogóle nikt oprócz lekarza medycyny akademickiej, czyli takiego nazwijmy to klasycznego, nie ma prawa stawiać nam diagnozy medycznej. Może to być świetny osteopata, fizjoterapeuta, świetny jakiś naturopata, człowiek od medycyny chińskiej. Natomiast oni mogą mieć jakieś sugestie, podejrzenia, mogą dać nam wskazówki, ale żadna z tych osób nie ma prawa stawiać nam diagnozy. Myślę, że to warto podkreślić, tym bardziej, że świat medycyny takiej holistycznej bardzo się teraz rozrasta i robi się coraz bardziej popularny i fajnie, ale ja jestem za tym, żeby wszystkie medycyny ze sobą współpracowały. Jakkolwiek nasz system zdrowia wygląda i jest otwarty bądź nie na tą współpracę, to jednak diagnozę zostawmy lekarzom. Natomiast jeśli chodzi o na przykład ktoś przychodzi z sińcami czy z opuchniętymi oczami, to mogą być jakieś to wskazówki, ale to może też wynikać z tego, że ktoś się nie wyspał, nie wypił wystarczającej ilości wody, a to jest notoryczny problem, że też tutaj niestety głównie kobiety mają problem, żeby wypić tą taką podstawową ilość wody. Może to być właśnie jakieś osłabienie organizmu chwilowe, może to być jakieś lekkie osłabienie nerek, natomiast nie jest to od razu diagnoza, że one są jakieś chore czy zaburzone. Tak samo jakby ktoś od medycyny chińskiej będzie badał to na wielu poziomach, poprzez pulsy, poprzez obserwację języka, więc tutaj jakby są to jakieś tylko takie wskazówki, kolejne kropeczki, które po prostu trzeba jakoś połączyć, poszukać, czy ten trop jest właściwy, czy nie. To ważne to, co mówisz i takie bardzo bym powiedziała potrzebne, bo tak mam wrażenie trochę, że się gubimy w tym, co się teraz jakby dzieje. Fajne jest to, że tak jak powiedziałeś, współpracuje wiele rzeczy i wiele podejść do zdrowia z różnych dziedzin, z różnych momentów. Natomiast faktycznie teraz no trochę takie
bym powiedziała, może mocno, aczkolwiek wydaje mi się, że w jakimś tam stopniu to jest obrazowe takie szarlataństwo właśnie, nie? Wszystko wyleczymy i ktoś jakby staje się guru tak naprawdę, bo tak uważa, więc w jakimś tam stopniu właśnie to ważne jest, żeby jednak mimo wszystko zachować w tym jakąś uwagę i złoty środek. A propos właśnie tych nawyków, no to tak, czyli wszystko się składa. Trzeba dbać o siebie w wielu aspektach i no nie przeżyjemy z energii słonecznej, tak? Czyli musimy faktycznie no, całościowo podchodzić do tematu. A powiedz, czy właśnie na tej twarzy znajdziemy jakieś punkty, to co powiedziałaś już trochę wcześniej, a propos odpowiadania konkretnym narządom i częściom ciała. Właśnie jak to działa, bo tutaj jest jednak ta akupresura. Więc w jakiś ten stopniu pracujemy z tym. Także powiedz coś więcej na ten temat. Ogólnie tak, akupresura tutaj na poziomie kobido to jest taki dość mały w sumie fragment, bo na przykład refleksologia, która też opiera się na stymulowaniu tych punktów poprzez akupresurę, czyli przez nacisk, przez jakby dotyk, pocieranie, to skupia się jakby, bo tych punktów jest ogrom jakby na twarzy. Jest to taka intensywniejsza praca, że możemy bardziej oddziaływać na cały nasz tam organizm i narządy, chociaż stopy są jeszcze lepszym fragmentem do pracy, jeśli chodzi o refleksologię. Ogólna bardzo mapa na naszej twarzy, no to na przykład czoło to jest miejsce odpowiadające za nasze jelita. I na przykład jeśli ktoś ma zmarszczki poprzeczne na czole, no to często są to też osoby nie tylko, że mają jakieś problemy, nie wiem, z trawieniem, z brzuchem, ale często ja to nazywam tak zwani myśliciele, czyli osoby, które właśnie dużo analizują, rozkminiają, rozmyślają i to czoło tam razem z nimi pracuje. Czyli też osoby, które intensywnie też przeżywają świat, różne wydarzenia wokół, a wiadomo, też różne nasze właśnie stany emocjonalne czujemy w brzuchu, tak? Przed egzaminem czasami nie możemy czegoś zjeść ze stresu, a nie wiem, jak się dobrze bawimy, to mamy ochotę dużo jeść, więc jakby tutaj też te jelita, to czoło i ten sposób przeżywania świata, jak najbardziej można to jakieś punkciki wspólne poszukać. Obszar między brwiami, jak wcześniej wspominałam, to będzie tutaj obszar wątroby, czyli też właśnie połączony z emocją wyrażania jakiegoś złości, gniewu, różnych napięć. Okolica pod okiem to właśnie są nerki, policzki to są płuca, broda to są wspomnienia z dzieciństwa. Więc to są takie bardzo uogólnione obszary, ale tak, żeby osoby, które nas słuchają, mogły sobie już coś tam jakoś wyobrazić. Też co do takiego szybkiego jakiegoś diagnozowania czy szukania odpowiedzi, to trochę to jest taki wspólny taniec, że na przykład trochę era Instagrama i tych wszystkich krótkich filmów, żeby to było chwytliwe, no to dużo jest tam takich trzy sposoby na zrób pięć tych rzeczy, a twoje życie się odmieni i tak dalej. A z drugiej strony są na to odbiorcy i ludzie nadal szukają jakichś szybkich, łatwych rozwiązań. Najlepiej, żeby zrobił za nich to ktoś albo jakaś pigułka, bo jak na przykład mówię, proszę pić więcej wody i więcej jakiegoś ruchu w ciele wprowadzić, no to już za proste to rozwiązanie, nie? Że czasami właśnie rozwiązania są proste, ale jednak wymagają jakiejś od nas, nie wiem, regularności, konsekwencji, już nam się to nie podoba. Najchętniej byłoby się oddać komuś, niech nas naprawi raz na zawsze. Ja też zawsze mówię w masażu, że jak często mam pytania, a kiedy będzie widać efekta, ile się utrzymają? Ja mówię, że to jest współpraca między nami, ja tutaj rozpocznę jakiś proces. Ale jak ktoś po masażu, nie wiem, nie śpi, pije tylko kawę, się nie rusza, idzie do stresującej pracy, no to te efekty nie będą długo się utrzymywać, bo nie mamy tutaj współpracy, ale jak ktoś jednak przemyśli i zacznie trochę więcej spacerować w ciągu dnia, wypije o te dwie szklanki dziennie więcej wody, zadba o lepszą jakość snu, no to też ta nasza współpraca, te efekty będą dłuższe, lepsze, więc jest trochę tak, że my ludzie nadal szukamy jakichś magicznych pigułek, chociaż tak naprawdę wiemy, co nam służy, żebyśmy żyli zdrowo i żebyśmy mieli siły witalne, no ale jakoś tak cały ten, nie wiem, tempo życia, stres, który nas zżera, powoduje, że jakoś wolimy jakieś takie magiczne rozwiązania, więc tutaj też
to takie jakieś diagnozowanie sobie na przykład właśnie z twarzy, że właśnie będę miała zmarszczki na czole, to pewnie mam coś z jelitami, jest dużym uproszczeniem, ale właśnie jest to nadal jakiś temat chwytliwy i ludzie chcieliby, żeby to było takie proste. A ja zawsze też mówię, że trzeba mieć dużą, znowu dodaj słowo, pokorę do procesów w naszym ciele, bo oczywiście, że z poziomu głowy chcemy być zdrowi, szczęśliwi, piękni, młodzi, ale ciało czasami potrzebuje dużo więcej czasu, żeby coś przetrawić, puścić, naprawić, niżeli nasza głowa by chciała. Głowa ma trochę takie żądanie typu nie chcę mieć tej zmarszczki, róż lwiej i niby się nie złoszczę, niby wywalam złość, niby ten, ale ciało czuje co innego i ciało albo potrzebuje więcej czasu, żeby faktycznie uwolnić się od nagromadzonych napięć przez naście czy nawet kilkadziesiąt lat, więc tutaj też jest taka zawsze praca i walka między głową a ciałem. I jeszcze ostatnie tylko dodam, też jest ciekawe, że bardzo dużo osób nadal ma takie poczucie, że głowa jest jakoś tak odcięta od ciała, że jakoś tak nie łączą, że to co się dzieje na twarzy, ja zawsze mówię, że twarz to jest taki wierzchołek góry lodowej, która obrazuje co się dzieje w ciele, w środku nas i jest bardziej takim, że właśnie jakaś zmarszczka, jakieś przebarwienia, jakieś wypryski są bardziej objawem, ale przyczyna jest gdzie indziej, gdzieś głębiej, gdzieś dalej i to jest właśnie cała ta zabawa w włączenie tych kropek. I też moją taką misją cichą jest to, że właśnie uczę ludzi, że twarz, ciało to jesteśmy jednością i nie można tego tak sobie odciąć, że tutaj sobie wymasuję, nie mam zmarszczek, a w ciele mam przeciążoną wątrobę, dużo stresu, nie dojadam, mało śpię i chcę na twarzy wyglądać po prostu jak młoda bogini. No tak się niestety nie da. No i tutaj obaliłaś wszystkie nadzieje i tutaj marzenia wszystkich o tym, żeby załatwić jedną rzecz i było święty spokój. No wiesz, ja mam takie wrażenie, że mamy trochę taką zdolność jako ludzie do nadinterpretowania, do nadkminienia, do tego, żeby wszystkiemu nadawać znaczenie, sens i z jednej strony okej, można szukać tego sensu, ale z drugiej strony to co powiedziałaś, no możemy coś odczytać z tej twarzy, ale żeby się tak nie fiksować, bo wiesz, jak wspomniałaś o tych wspomnieniach z dzieciństwa, o, to jak to teraz mogę zrobić, wiesz, ja to mam sama zrobić, jak mam to na tą brodę popatrzeć, z której strony, wiesz, jak to teraz zrobić, żeby w ogóle, czy ty to jakoś robisz, czy ktoś inny to robi, czy powiedz w ogóle o tym, bo jestem ciekawa, czy, wiesz, jak możesz to w ogóle odczytać, czy to jest do odczytania, czy nie do końca, tak jak powiedziałaś. Znaczy mogę to odczytać w sposób jakby trochę napięć wokół brody, czy jakby w pewnym sensie jakby kształtu brody, natomiast jakie to są wspomnienia i czego dotyczą i tak dalej, to już nie mam takiej mocy, nie jestem wróżką ani jasnowidzką. To są tylko takie jakieś gdzieś tam wskazówki, że, bo to często jest też tak, że właśnie mamy te różne mechanizmy autoobronne, które kiedy byliśmy młodzi, żebyśmy mogli przetrwać, to właśnie nas chroniły i coś tam na przykład nam wyparły ze świadomości, a później w dorosłym życiu te mechanizmy autoobronne właśnie trochę nam przeszkadzają w życiu na zasadzie, że ciągle coś jakieś, nie wiem, coś się powtarza w naszym życiu, jakieś napięcia ciągle wracają i nie wiemy, czego to jest źródło i może to są jakieś rzeczy nieuświadomione z naszej na przykład psychiki. Może tak być. Nie jest to zawsze jedyna droga, ale może taka być opcja do rozważenia. I tam na przykład te napięcia w brodzie to mogą być w ogóle rzeczy poza naszą świadomością, nie? Więc tak samo jak wszystko inne, na przykład ktoś może nie czuć się smutny, a gdzieś tam jakieś właśnie, nie wiem, problemy przebarwienia w obszarze policzków mogą wskazywać, że jednak gdzieś tutaj te płuca smutek są gdzieś osłabione, więc dużo rzeczy też, dużo jest tutaj o temacie, co jest uświadomione, a co jest nadal nieświadome w naszym ciele, w naszych przeżyciach, dlatego jakby na ciało warto patrzeć holistycznie, na taką jedność, nie tylko z poziomu jakby kości, mięśni, narządów, ale też naszej psychiki, bo chciał, nie chciał, mamy też układ nerwowy i wszystkie rzeczy ze sobą w ciele współpracują.
Okej, jasne, rozumiem. A wspomniałaś też właśnie o tym, tu troszkę jakby teraz o tym rozmawiamy, że są te przeróżne punkty, miejsca, w których w jakimś tam stopniu można na jakiś narząd czy wpłynąć, czy odczytać. I teraz powiedz właśnie, jeżeli uciskasz jakieś konkretne punkty, czy to wpływa na jakieś konkretne części w ciele i je faktycznie też rozluźnia, no bo jest to jednak całość, tak? Czyli tak jak mówimy, patrzymy w całości na to i skoro na twarzy się coś wypisuje, to jednocześnie czy my możemy właśnie tą twarzą też zadziałać tym masażem twarzy, czy uciskaniem konkretnych punktów, miejsc na inne elementy naszego ciała? Ogólnie tak, tylko tak jak wspomniałam, tutaj w Kobido nie ma aż tak dużej, tak długiego czasu poświęconego na akupresurę, więc jest to jak najbardziej, ogólnie no przymasowując całą twarz, chciał nie chciał, poruszamy też te punkty i meridiany, więc jak najbardziej wpływa to na rozluźnienie, ale to co chyba najbardziej działa właśnie w przymasażu twarzy i głowy, to jest to, że pracujemy blisko naszego głównego centrum, czyli wokół mózgu, wokół układu nerwowego, jesteśmy blisko układu nerwowego i to on jakby też poprzez zrelaksowanie głowy rozsyła informacje po ciele, rozluźnij się, zrelaksuj się, dlatego jest tak, że mimo, że ktoś przychodzi tylko na masaż twarzy, to czuję rozluźnienie w całym ciele. Stąd też ta moja praca, że trochę od twarzy przeszłam do brzucha, to chodzi tutaj o pracę z nerwem błędnym, który właśnie łączy tutaj brzuch z twarzą między innymi. To jest też bardzo duże uproszczenie, ale głównie myślę, że poprzez takie rozluźnienie całego systemu, całego układu nerwowego, klienci odczuwają to rozluźnienie w całym ciele, niżeli jest to taka stricte praca, że więcej pracuje pod okiem, to on czuje lepszą pracę nerek, podniósł się tam jakiś poziom energetyczny. Ale są też takie, widać takie zależności, że na przykład po masażu bardzo często jest potrzeba pójścia do toalety, ponieważ drenaż limfatyczny powoduje, że organizm chce wywalić uwolnione toksyny z tkanek, czy często jest taki właśnie stan takiego rozespania, rozmemłania, jak ja to nazywam, czyli że właśnie ta głowa puściła na chwilę kontrolę i ciało mogło zrobić takie na chwilę uff i się gdzieś oddać i poddać. Czy sam fakt, że ktoś się położy na stole i przez chwilę nikt nic od niego nie chce, nic do niego nie mówi, bo w trakcie masażu twarzy nie rozmawiamy. Jest też bardzo magiczne, bo w dzisiejszych czasach cisza, spokój chyba jest najbardziej drogocennym towarem, więc to myślę też dużo daje klientom, także, że niby masaż tylko twarzy oddziaływuje na całe ciało, czy chociażby puszczenie brzucha, gdzie też szczególnie my kobiety kulturowo nadal mamy tendencję go gdzieś tam zaciskać, napinać w niezdrowy sposób. No i tutaj jakby może w końcu to ciało trochę właśnie się tak rozlać na tym stole i oddać trochę tego ciężaru. I to wszystko i wpływa właśnie na samopoczucie, na nasze narządy, jakby też wyreguluje się troszeczkę oddech w trakcie masażu, więc jest tutaj wiele takich innych też czynników, które wpływają, że ogólnie nasz stan organizmu będzie dużo lepszy po masażu, nie tylko poprzez stymulację punktów akupresurowych. Dobra, teraz powiedziałaś o masażu brzucha i myślę, że to jest też ciekawe, bo no tak jak idziemy na masaż z reguły, no nie czarujmy się, to są plecy zazwyczaj, ewentualnie jakiś masaż całego ciała rozluźniający, teraz jest moda na Kobido, więc Kobido się pojawia, natomiast brzuch? Wow, nie? Jakby ja doświadczyłam takiego masażu, więc wiem mniej więcej o co chodzi. Natomiast myślę, że wielu z nas nawet o takim masażu by nie pomyślało. Na ostatnim miejscu z wymienionych możliwych opcji wybrałoby właśnie masaż brzucha. Powiedz coś więcej o tym i dlaczego warto? Może w jakich przypadkach warto, bo być może ktoś właśnie nas teraz słucha i sobie pomyślał, kurczę, ale o co chodzi z tym masażem brzucha? Po co ja mam w ogóle brzuch masować? Więc powiedz coś tutaj więcej o tym. Brzuch jest bardzo ciekawym obszarem do masowania, bo też przeważnie w masażach takich klasycznych, relaksacyjnych jest takie przegłaskanie tego brzucha. Tutaj ja pracuję bardziej w technikach zaawansowanych, które wywodzą się z różnych źródeł i masażu tajskiego, i osteopatii, i trochę wisceralnej
metody pracy z brzuchem. Ogólnie mówi się, że jelita to jest nasz drugi mózg, więc ja się śmieję, że brzuch to nasza druga twarz. I faktycznie pracując w tym obszarze i sobie tak obserwując, to mam poczucie, że to ile znajdziemy napięć na twarzy, są one bardzo podobne do takiego jakby poziomu napięć brzuchu. I masaż brzucha ogólnie jest bardzo przyjemny, nie tylko poprawi też funkcjonowanie naszych narządów, bo poprawimy tam ukrwienie, czy właśnie też w końcu nie będziemy go tak niezdrowo napinać. Też fajnie rozluźnia lędźwie i tak dalej, ale też jest taki bardzo osadzający w ciele. I masaż brzucha, kiedy robię takie, tak, to jest takie moje nazewnictwo Cobido Holistic, czyli że tam łączę różne inne techniki, to jest taki wariant właśnie, że będzie to masaż twarzy połączony z masażem brzucha i wtedy polecam go osobom, które właśnie mówią, że miały dużo stresu, że tak jakby nie miały czasu na ten kontakt z ciałem, tylko gdzieś tam na autopilocie działały, są po jakimś intensywnym czasie, projekcie, czy po jakichś właśnie może trudniejszych, smutniejszych wydarzeniach i masaż brzucha tak fajnie jest taki rozluźniający, otulający i też zdarza się, że osoby na masażu twarzy zasypiają, to kiedy jest ten element brzucha, to mam wrażenie, że wtedy każdy zasypia, że ten brzuch bardzo nas po prostu rozluźnia i tak osadza ciele. Ale jest to też obszar, który zdarzyło mi się, że po zaproponowaniu komuś ktoś powiedział, że nie, że nie jest gotowy na masaż brzucha. To tam wiadomo, z różnych powodów mogło wynikać, natomiast więc niektórzy muszą do tego dojrzeć, niektórzy absolutnie sobie tego nie wyobrażają. Na szczęście większość chce spróbować, jest zaintrygowana, zaciekawiona i bardzo lubi tą formę pracy, więc jeśli macie gdzieś okazję spróbować, to bardzo polecam. Ja sama bardzo lubię masaż brzucha i często sama sobie go wykonuję, bo wiadomo, jest to narzędzie, do którego mam dostęp na co dzień. Chociaż zawsze to jest inaczej, jak ktoś robi dużo milej, ale naprawdę też ten brzuch kumuluje dużo właśnie takich przeżyć dnia codziennego, napięć. Jeśli ktoś jest bardziej uważny na swoje ciało, to na pewno wyczuwa, że jeśli jest jakoś zestresowany, to ten brzuch automatycznie się robi twardszy albo bardziej wystający. A kiedy jesteśmy zrelaksowani, to jest luźniejszy, czy właśnie mniej taki wystający od napięć, więc można też przekierować sobie tą uwagę na brzuch i w ciągu dnia po prostu położyć dłonie na swoim brzuchu i zadać sobie pytanie, jak się czuję i jak czuję swój brzuch w danym momencie i zauważyć różne zależności i zmiany, bo można brzuch też samemu w bardzo prosty sposób rozluźnić, żeby po prostu wziąć kilka swobodnych, głębszych oddechów, takich, żeby brzuch z poniżej pępka jakby pracował i samym tym oddechem możemy rozluźnić trochę nasze narządy, wprowadzić tam trochę właśnie takiego rozluźnienia, relaksu, oddechu i w ten sposób możemy sobie zrobić bardzo szybki, prosty automasaż brzucha, w zasadzie też w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Wow, to co mnie zaskoczyło, to że można zasnąć w trakcie masażu brzucha, to jest niesamowite. W ogóle to co mówisz naprawdę jest ciekawe, bo jakby ja doświadczyłam wielu z tych rzeczy i znam to z autopsji. Często też chodzę z tym takim dotykaniem brzucha, co wielu ludziom naprawdę dziwnie wygląda i pytają mnie, czy czasem jestem w ciąży, czy nie jestem, czy nie mam, czy może mam jakąś urojoną, czy o co mi chodzi, a ja naprawdę się tam gdzieś kontaktuję, więc to jest ważne, aczkolwiek naprawdę nieznane. Ciekawa jestem, czy wiesz, czy tak bardzo łatwo są dostępne te masaże brzucha, bo no z reguły jak patrzę na ofertę, czy wpisuję, no to tak jak mówię, wyskakują jakieś przeróżne masaże, ale na masaż brzucha, żeby się jakiś taki stricte tylko masaż brzucha umówić, to mi się nie zdarzyło, żeby to znaleźć gdzieś. Także tego jestem ciekawa, muszę to na pewno sprawdzić. A chciałam Cię też jeszcze zapytać o to, no bo masz wiele umiejętności, duży zakres swoich kompetencji i masaży, które wykonujesz. No i teraz właśnie w związku z tym chciałam Cię zapytać, czy ten masaż dobierasz pod względem choroby, czy ludzie wybierają? Jakbyś mogła powiedzieć tak naprawdę krótko, dlaczego taki, a nie taki masaż? W którym momencie polecasz ten, a nie inny? No i jeszcze jak możesz wspomnieć dwa zdania o face tapingu, to myślę, że to też jest jakaś fajna, ciekawa alternatywa. Masaż dobieram głównie na podstawie słuchania klienta, więc nie lubię pracować tak według jakiegoś
jakiegoś jednego wzoru szablonu, więc wizyta u mnie wygląda szczególnie, jeśli jest to pierwsza, że na początku siadamy sobie z naparem i po prostu pytam się klienta czy klientki, jaki jest cel, intencja przybycia na masaż, jakie ktoś zgłasza potrzeby, na co mam zwrócić uwagę. I ja w tej rozmowie sobie słucham i ciała, i jakby werbalnego komunikatu od klienta, z czym przychodzi, o czym mówię, i na podstawie tej takiego wywiadu wybieram jakby masaż i mówię, jakie tutaj widzę rozwiązania i co może być takie najbardziej trafione, żeby odpowiedziało na te potrzeby danej osoby. Przepraszam, że ci przerwę, ale chciałam cię tutaj dopytać o to. No, tak naprawdę to jest dla mnie niesamowite. Pierwszy raz się w ogóle spotkałam z tym, że jakby przeprowadzasz taki wywiad i taką rozmowę, trochę to wygląda jak wizyta u lekarza, więc jestem ciekawa, czy jak się do ciebie tutaj zapisujemy, czy to jest tak, że... Bo jakby ja zawsze jak trafiłam na masaż, to po prostu zapisuję się na dany termin, na konkretny masaż do widzenia, wiesz, o co chodzi. A tutaj jakby, jak to u ciebie wygląda w takim razie? Wiesz co, ogólnie tak, na stronie mam opisane rodzaje zabiegów, ponieważ ja sobie jakoś tam po swojemu porozpisywałam te różne masaże, które mam. I czasami klienci po prostu po przeczytaniu tego zapisują się na taki masaż, ale zawsze przeprowadzam ten wywiad i czasami w trakcie wywiadu zmieniamy opcję. Bądź dużo osób przychodzi na zasadzie, czy może mi pani doradzić na miejscu. I tą formę lubię najbardziej, bo właśnie no jak ktoś mi się tak, nie wiem, przez telefon, przez Instagrama pyta, a który masaż, a co będzie dla mnie dobre, jakie efekty, a ile to wytrzyma, jak ja nie dotknę tkanki, nie dotknę człowieka, to nie mam prawie żadnych odpowiedzi na te pytania. Czy tutaj właśnie w tej rozmowie, w wywiadzie mogę zebrać jakiś materiał, żeby móc dopasować styl pracy? No jest to jakby wiadomo, że zawsze będziemy pracować z obszarem twarzy i głowy, więc tutaj jakieś tam niuanse się różnią, ale też jak mam stałych klientów, którzy na przykład przychodzą właśnie tą wersję holistic, która ma różne warianty, no to też się na przykład pytam danego dnia, na co ma dzisiaj ochotę, czy bardziej brzuch, czy bardziej transbukalny masaż, czyli ten od środka buzi, który jest bardzo pomocny, skuteczny, ale nie zawsze przyjemny, czy bardziej opracowujemy jakąś tam inną część wokół twarzy czy szyi, więc zawsze staram się być w kontakcie, kto na co ma ochotę, bo też nie chodzi o to, ja nie lubię w masażu takiego kopiuj-wklej, tylko właśnie podążania za energią danego dnia, czy za potrzebami ciała. Jednego dnia potrzebujemy więcej takiego właśnie utulenia, ukołysania, uspokojenia się, innego dnia potrzebujemy właśnie więcej takiej pracy, nie wiem, na przykład liftingującej, jakiejś takiej drenującej. Innego dnia ktoś przychodzi po chorobie i trzeba więcej mu odblokować za zatok, bo pracując z twarzą też na dużo możemy zadziałać wokół zatok, więc po prostu podążam za potrzebami klienta. Ja w ogóle taką moją główną misją w masażach twarzy to nie jest właśnie w ogóle ten taki lifting bez skalpela, czyli takie główne hasło, które krąży wokół Kobido, tylko moją misją jest, że jak ktoś przychodzi na ten masaż, to żeby właśnie dostał taki swój czas zatrzymania się i skontaktowania się ze swoim ciałem. Bo jeśli my będziemy wypoczęci, zregenerowani, to ten blask, młodość na twarzy będzie po prostu sam gościł, więc bardziej to jest moją misją i u mnie jest bardzo ważny taki cały jakby proces prowadzenia klienta, że on właśnie przychodzi, może na chwilę usiąść, też jakby wygadać się w pewnym sensie, czego potrzebuje, czy chwilę oswoić się z przestrzenią, poznać też mnie, jeśli jest pierwszy raz i dopiero później przechodzimy do pracy, do łóżka i tak samo po masażu mamy chwilę, że siadamy wspólnie, ja też wtedy daję jakiś feedback z ciała, co czułam, jakie widzę sugestie, czy dalszej współpracy, czy odsyłam do innych specjalistów, czy jakieś daję wskazówki, co można robić we własnym zakresie i klient też ma czas dać mi feedback, jak się czuł, co go bolało, co go nie bolało, czy coś go, nie wiem, zastanawia, martwi, ma jakieś pytania, czy coś było cudowne i chce to wyrazić. I ja też zawsze po pierwszej wizycie na drugi dzień odzywam się do klienta czy klientki z pytaniem, jak się czuje, jak buzia po masażu, ponieważ jest też taka niepisana zasada 3 dni po różnych zabiegach pracy z ciałem, że możemy czuć się bardziej rozbici, może się pojawić ból głowy, może nas bardziej przeczyścić, no mogą się pojawić jakieś różne sygnały z ciała, bo jakby na masażu zaczynamy dopiero pewne procesy, które będą się jeszcze dziać i toczyć w naszym ciele przez jakiś czas. Tak, żeby klient się czuł zaopiekowany i jeśli się coś pojawiło, co go niepokoi, to mogę mu powiedzieć, co jest w normie, co nie jest w normie, co może zrobić dalej,
kiedy się martwić, kiedy się nie martwić jakimś objawem pozabiegowym, pomasażowym. Więc dla mnie jakby ta relacja z klientem, wysłuchanie go i też żeby on się poczuł zaopiekowany jest zdecydowanie najważniejsza. Okej, super, to jest takie właśnie indywidualne podejście. A jakbyś mogła tak właśnie jednym zdaniem opowiedzieć o tych różnych rodzajach, które wykonujesz masaży, no i właśnie o tym face tapingu, jak to wygląda? To może zacznę od face tapingu, bo on już był wcześniej, ale się rozgadałam o pracy i o relacji. Face taping to jest jakby przedłużenie rąk masażysty, w sensie, że jakby wychodzi się jeszcze z pracą na twarzy, czyli face taping zawsze się robi po masażu, kiedy poprawiło się już ukrwienie, odprowadziło się zastoje limfy i tak dalej, to na to możemy jeszcze wzmocnić trochę ten efekt pomasażowy poprzez face taping, czyli na przykład jeśli ktoś ma problem z bruksizmem, z zaciskaniem szczęki, mogę tak obkleić tutaj twarz, żeby te policzki dalej rozluźniały się i regenerowały. Czy mogę zrobić face taping bardziej właśnie drenujący, jeśli ktoś ma tendencję do jakichś zastojów. No w sensie są formy aplikacji takie bardziej rozluźniające albo drenujące, to są takie dwa główne kierunki. Taśmy dodatkowo są w różnych wzorach, kolorach, co jakby nie ma znaczenia dla samej pracy taśmy, ale ma ogromne znaczenie dla klientów na zasadzie zabawy kolorami, trochę takiej koloroterapii. A dzisiaj mam ochotę na coś żywszego, dzisiaj na jakiś motyw zwierzęcy, dzisiaj wolę jakieś coś neutralnego, żeby nikt nie widział, że mam te taśmy, więc to jest taka dodatkowa zabawa i takie taśmy nosimy minimum 3 godziny, maksymalnie tak do 12 godzin, bo też skóra na twarzy jest delikatniejsza niż na ciele, więc to jest takie jakby przedłużenie efektu masażu. Jeśli chodzi o rodzaje, to przez to, że ja się nazywam Kobido Wrocław jako firma, to trochę mam, teraz już troszeczkę się to zmieniło, bo klienci się przyzwyczaili, że ten właśnie wachlarz masaży jest coraz szerszy, bo ja ciągle gdzieś tam się rozwijam. Natomiast był taki czas, że jak coś nie miało nazwy Kobido, to klienci mówili: no fajnie, fajnie, ale ja chcę Kobido. Dlatego, żeby jednak ich zaprosić do czegoś nowego, to powstał pomysł, że u mnie Kobido Basic to jest po prostu klasyczne Kobido. Kobido Plus jest troszeczkę rozszerzone o dłuższe rozluźnianie czy o intensywniejszy drenaż limfatyczny, a Kobido Holistic to jest generalnie trochę freestyle, jakby bazą, korem jest to Kobido, ale na różnych poziomach, etapach są tam przeplecione różne inne techniki, czy właśnie masaż transbukalny, czy brzucha. Jest to taki najbardziej jakby zaawansowany i wśród stałych klientów to właśnie już idziemy na zasadzie, że albo oni mi mówią, na co mają dzisiaj bardziej ochotę, albo ja im mówię, co dzisiaj będziemy robić, więc ten masaż też najbardziej lubię, bo właśnie daje mi największą taką swobodę pracy i takiego kontaktu z tym ciałem i podążania za tym, co obecne w ciele. No i też zrodziła się osobna gałąź takiej już stricte manualnej pracy z twarzą, właśnie jak ta osteopatia estetyczna, izoga, bo tutaj jest różnica taka, że to jest taka praca manualna w większości, w zasadzie prawie cała, na sucho, czyli bardziej jakby sięganie do źródeł problemu, a Kobido to jest bardziej też te wszystkie zabiegi są oparte na rytuale, czyli ważna jest tutaj kolejność, płynność przejścia między etapami, cała przygoda też z zapachami, więc to jest bardziej cały taki taniec też wokół tego masażu, a tamte techniki są bardziej takie, nie chciałabym używać słowa surowe, bo to nie jest do końca dobre słowo, ale na czym innym się skupiają. Ja i tak na końcu robię przemasowanie z olejkiem, bo klienci po prostu to bardzo lubią, żeby był taki miły akcent na koniec, ale no tam jest takie bardziej praca w miejscu, też tam dopóki nie puści mi jedno miejsce, to nie idę dalej, a w Kobido w rytuale jest trochę tak, że idziemy, kończymy jedną część, to przechodzimy do drugiej, więc takie też są różnice między tymi dwoma światami czy technikami pracy z twarzą. No, ciekawe to, co mówisz. Faktycznie tak jest, że gdzieś jak już masz jakiś kierunek jeden, to przekonać ludzi do czegoś nowego jest ciężko, tym bardziej, że teraz to Kobido jest po prostu moim zdaniem popularne i modne, więc ludzie tego szukają. Ja słyszałam a propos tych tapów, że po prostu też wybiera się różne kolory, bo niektóre kolory uczulają niektórych ludzi. Nie wiem, czy to akurat prawda. Chciałam Cię jeszcze zapytać, jak połączyć jogę z masażem? To a propos uczuleń, to ogólnie każdy z nas jest inny i u każdego może się zdarzyć, że jakaś taśma może uczulić. Mi osobiście się nie zdarzyło,
Prawdą jest, no, że jeśli jest jakiś kolor, to jest użyty jakiś inny barwnik, który może być bardziej w jakiś sposób wchodzić w reakcję, czy nie, chociaż wiadomo, wszystkie taśmy są przebadane dermatologicznie. Ja też głównie wybieram takie taśmy bardziej dla skór wrażliwych. Po prostu rozpozna się to po tym, że ma się ochotę drapać w miejscu, gdzie jest przyklejona taśma, albo po zdjęciu taśmy zostaje zaczerwienienie, chociaż zaczerwienienie zostaje czasami, bo klientkom nie chce się ściągać tego powoli rolując, tylko rachu ciachu zrywają taśmę i wtedy taki lekki czerwony odczyn zawsze pozostanie. I musisz mi przypomnieć drugą część pytania, bo tak się skupiłam na taśmach, że zapomniałam. No pewnie. Zapytałam Cię właśnie, czy jak można połączyć jogę z masażem? A, o jodze, faktycznie. Tutaj naszym kluczem połączenia są taśmy powięziowe, czyli to jest taki nasz miękki szkielet i taśmy przez to, że przebiegają przez całe nasze ciało, ale mamy też takie taśmy główne, które na przykład biegną od bioder do naszej żuchwy i wtedy, jeżeli ktoś ma problem z zaciskaniem właśnie zębów czy zgrzytaniem, to nie wiemy, co było pierwsze, czy kura, czy jajko. Czy to napięcia w okolicy bioder, miednicy, te napięcia poprzez taśmę powięziową mogą się przenosić na górę? Czy może to zaciskanie zębów powoduje też, że generujemy napięcia w biodrach? Więc jakby szukamy znowu, mamy kilka punkcików, które łączymy, sprawdzamy i wtedy właśnie jak ktoś ma problemy tutaj z bruksizmem, no to właśnie odsyłam do na przykład fizjoterapeutki uroginekologicznej, czy do osteopaty, czy do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, co słychać w biodrach. Na tym samym kluczu połączyłyśmy z moją koleżanką Jasaną siły i zajęcia wyglądają wtedy tak, że na początku ćwiczymy jogę w kierunku rozluźniania danej taśmy powięziowej. Czasami pracujemy właśnie bardziej na przodzie ciała, czasami na tyle. A w drugiej części robimy automasaż i uczymy się, jak sobie można pomóc w domu, przynieść ulgę, bo jeśli ktoś cierpi na przykład na bruksizm, bo to jest taki też no, dość bardzo teraz niepopularny, to złe słowo, częsty przypadek, bo to jakby no, duża ilość stresu, szybkie tempo życia i tak dalej, jeśli gdzieś tam właśnie szuka tego odreagowania w tych szczękach, to właśnie pokazuje różne techniki, jak można sobie po jakimś takim trudniejszym dniu, czy przed snem trochę zrelaksować tą żuchwę, czy o poranku, bo często też te osoby rano się obudzą już z napiętą buzią, jak sobie mogą pomóc, czy mogą sobie zrobić właśnie jakieś krótkie ćwiczenie, wejść w jakąś asanę, trochę pomasować twarz, więc poprzez taśmy powięziowe połączyłyśmy siły, że też to, co właśnie dzieje się w naszym ciele, jakby też wpływa na naszą twarz, więc tutaj mamy taki klucz połączenia. Okej, no jest to ciekawe. Jestem ciekawa, jak to właśnie wygląda zajęcia na żywo. Na pewno osoby, które mają gdzieś tam bliżej, czy mają możliwość, chęć, to zachęcam do tego, żeby skorzystały, zobaczyły i doświadczyły. Ja na koniec moim też zwyczajem zapytam Cię o jedno ćwiczenie, które możemy wykonać tak naprawdę od razu, już teraz, a które może realnie wpłynąć na stan naszej twarzy, czy na nasze samopoczucie, czy po prostu ogólnie na życie. Takie proste, a takie trudne, ale jak to powiedziałaś, to pierwsze na myśl mi przyszła właśnie uważność, czyli żeby w ciągu dnia robić sobie takie mikropauzy na zasadzie, jak się teraz czuję i sobie przeskanować, na przykład, no jesteśmy dzisiaj bardziej w temacie twarzy, żeby właśnie złapać, czy nie marszczę brwi odruchowo, bo myślę, bo rozmawiam przez telefon, bo szukam jakiegoś rozwiązania, albo czy nie marszczę czoła. Czy nie zaciskam zębów, to jest najczęstsze, żeby wyłapać, w których momentach, jak się czuje moja szczęka, moje policzki. Czy właśnie, jak wcześniej wspomniałam, na chwilę położyć ręce na brzuchu, czy na chwilę skoncentrować się, jak oddycham, czy szybko, czy wolno, czy płytko. W brzuchu to nawet można poczuć, czy jestem głodna, czy jestem najedzona, bo jak jesteśmy na autopilocie, to nawet tego nie czujemy. Więc po prostu robić takie mikro pauzy w ciągu dnia i się zapytać siebie, jak ja się czuję. Można przeskanować się od stóp po głowę, można się skupić tylko na twarzy, ale na pewno przekierowanie tej uwagi i łapanie, to jest taki pierwszy kroczek, żeby złapać kontakt ze swoim ciałem i naprawdę poczuć, jak się czuje, może nam przynieść bardzo dużo odpowiedzi, że mamy jakieś takie nawyki, tendencje do spinania się w ciągu dnia i może to nam przynieść odpowiedź na to, dlaczego my wieczorem jesteśmy tak zmęczone czy zmęczeni, albo skąd ten ból policzków rano, bo często ktoś nawet nie wie, że w ciągu dnia zaciska
zaciska zęby, bo właśnie, nie wiem, odpisuje na maila, idzie na ważne spotkanie. Więc żeby robić sobie taki mikro zatrzymania, mikrofokus na ciało, sobie po prostu zacząć siebie obserwować, na razie tego nie analizować, nie stresować się, nie robić nic z tym dalej, tylko po prostu zbierać dane na swój własny temat i po takiej regularnej praktyce myślę, że przyjdzie czas na jakieś wnioski, albo można właśnie pójść do kogoś, kto pracuje z ciałem i opowiedzieć o swoich obserwacjach i dobrać sobie techniki pracy ze swoim ciałem. Pięknie, dziękujemy za to ćwiczenie. Ja uśmiecham się tak trochę do ciebie, do siebie i do wszechświata, bo w moich ostatnich rozmowach właśnie w ćwiczeniu bardzo często się pojawia, chyba nawet teraz pod rząd, to ćwiczenie skanowania ciała i to pokazuje, jak bardzo ważna jest ta uważność na siebie, zwrócenie uwagi na to, co we mnie i sprawdzenie tej jakości, właśnie porzucenie tej gonitwy, tego takiego ogólnego roztrzepania życiowego i skupienie się przynajmniej na chwilę na sobie i na tym, co odczuwam, i to jest klucz, nasz taki mikrokosmos, który nosimy ze sobą. Pięknie, pięknie to wyszło i to jest naprawdę super wskazówka. Myślę, że skoro nie jeden raz przyszła, to znaczy, że jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Dziękuję Ci, Roma, za dzisiejszą rozmowę. Przecudownie mi się z Tobą rozmawia. Bardzo dużo fajnych rzeczy tutaj opowiedziałaś. Ja zapraszam do Ciebie czy na Instagrama, czy na kursy, jeżeli ktoś poczuł, że to jest ta droga, którą chce obrać, czy na zajęcia. No, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, za poświęcony czas. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że bardzo fajnie nam się rozmawiało, dużo ciekawych wątków wypłynęło i mam nadzieję, że wiele osób wyniesie coś ciekawego dla siebie i tak jak wspomniałaś, ta taka uważność, po prostu kontakt ze swoim ciałem jest chyba najważniejszy, bo tylko my możemy sobie tak naprawdę to dać i życzę wszystkiego dobrego wszystkim naszym słuchaczom. Super, do usłyszenia, hej, hej.